Witam wszystkich cieplutko, Kodziak Mazury z tej strony. Sądzę, że nie muszę wam przedstawiać tego miejsca. Pewnie dobrze wiecie, gdzie jestem. Jestem na Starym Młynie. I powiem szczerze, że nie liczę dzisiaj na jakąś wielką ilość fantów, ponieważ już parę ładnych razy tutaj byłem. Także zaczynamy. Nie wiem, czy będę wchodził do wody, bo widzę, że troszeczkę stan poszedł do góry. Ale zobaczymy. Sami zobaczcie, jaki fant na oko. Nie zdążyłem wejść. Tutaj przy samym brzegu mam taki konkretny kawał stali, ale widzę, że to chyba jest, nie wiem, zbrojenie tej tamy tutaj, która spiętrzała młyn. Mamy pierwszy fancik, co prawda nie za duży, ale coś tam jest. Teraz wychodzi jakaś totalna drobnica. Chyba coś mam i to dosyć ciężkiego. Opa! Jest! Teraz pada taki makaronik. Tutaj mam taką rurę. Muszę ją tylko obczaić, gdzie ona jest. Może to mnie podważy. Wyraz w końcu. Taki makaronik. Drut. Ledwo go wydarłem. No i mamy następny kilogram do kolekcji. Mamy drugi. Kolejna rureczka. Wracam tutaj, gdzie wtedy byłem z Fabianem i gdzie razem łowiliśmy. Także jestem teraz po drugiej stronie rzeki. No i co? I można powiedzieć, że opłacało się przejść na drugą stronę. Zobaczcie sami. Nie wiem, myślę, że jest dobre 5 kg. Oczywiście ja jak zwykle bez rękawic, tak? Opa! Takie coś. Nie wiem, co to jest. Że wy będziecie wiedzieć. Następna gruba ryba. Teraz pada kilka gwoździ i świeca. Opa! Kolejny złomek. To jest zacny kawał dwutełownika. Ale on tutaj zostanie. Bo to można powiedzieć jest własnością tej budowli, którą tu widzicie. Kurde, ciekawi mnie tam, co się dzieje.
nie chcę za bardzo leźć, ale o, tak z grubsza. Patrzcie. Tam porzucać? Czemu by nie? Ale to kolejnym razem. Gramuliłem się na chwilę tutaj. Po drzewach nie będę chodził. Nie, spokojnie. Także pozdrawiam Rafała z tego miejsca. Standardowo chwila odpoczynku i za 5 minut ruszamy. Z tamtej strony chyba zbiera się deszcz. Sami zobaczcie. A z tej strony pięknie słoneczko zachodzi. Dobra, idziemy na dół. Jest kość w dłoń. Idziemy do samochodu, tylko zastanawiam się, kto tutaj kopał, ale no, może ktoś taki jak ja i szukał skarbów. Jest i pan gwozdek. Kolejna drobnica. W tamtym roku, w tym miejscu właśnie miałem taki konkretny zaczep, dzięki któremu przez dobre, nie wiem, 10 minut nie mogę oderwać swojego magnesu. Coś tam znowu ciągnę. Patrzcie, jak sobie Magtom radzi. F300 Gold. Fajnie, co? Fajna zabawa. Teraz czuję kilogramy. Tylko zastanawiam się, jak ja ten kosz doniosę. No, ale jakoś tam będzie. Kurde, targam i targam. Zobaczcie sami. Opa! Ole! Tu już tutaj ładne kilogramy na pokładzie. Odmulamy. Opa! I takie cóż. Spójrzcie sami. Co tu dużo mówić. Dobra, słoneczko zachodzi. Czas zwijać się do domu. Jeden sznureczek. Drugi sznureczek. Standardowo po powrocie zważymy, ile dokładnie. Mamy tutaj kilogramów, ale myślę, że o 50 to raczej mogę sobie pomarzyć. Ale tak coś pod 30 kg to chyba można celować. Ojejku. Starość nie radość, ledwo dolazłem do samochodu z tym całym zestawem. Żegnaj, stary młynie, do następnego. Zaraz dokładnie to sobie zważymy, ile jest tutaj kilogramów. Plus minus 30 kg, także bardzo fajny wynik. A wam życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć.